Kamiński i pan Wojciech Spurek. Będzie wody? Pan Aleksander z czerwonym gryfem, jeśli dobrze widzę. Pan Wojciech, biało-zielone pasy. Pan Wojciech, Herbu Wróbel już wcześniej walczył. Jego Wróbel okazał się drapieżnym ptakiem wtedy. Zadziornym Wróblem, który srogo podziobał przeciwnika. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Czy Wróbel da radę gryfowi? Gotowy? Będziemy gotowi? Do kolejnej walki szykują się pan Żamel i pan Tomasz Herbu Pokora. Mamy zwarcie, mamy klincz. Obaj panowie trzymają się za broń. Tak. Sędziowie pouczają ich, że nie wolno łapać za ostrze broni przeciwnika. Przed walką. No jakiś doping tam by się przydał. Pan Żabec, Bytomia, niebiesko-czarnej jace. Walka! Pan Tomasz Herbu Pokora. Na czarno. Zapewne z pokory, ze skromności. Obchodzą się ostrożnie, żeby wyczuć moment, kiedy uderzyć, przełamać zasłonę przeciwnika. Sprawdzają, czy da radę się zasłonić. Do kolejnej walki mogą się szykować pan Michał Racki. Razy okrutne się sypią w tej walce. Rafa. Walka wyjątkowo spokojniejsza. Więcej nerwowego wyczekiwania było na początku, ale teraz ruszyli do wymiany. Panowie, stop. Pan Piotr z Jelcza oraz z Chorwacji, pan Franio Nowosel. Olgie, mógłbyś dodać, że to rodzinna tradycja u dentystka. Odejmowanie zębów? A, dokładnie. Ojciec jego tak oszczynił? Dokładnie. Tu nazywany jest też dentystą. No czekać, aż dentystek junior doczeka się swego syna, aby wnuk przejął rodzinną tradycję. Gotowy? Będziemy gotowi? Walka! Widzi
widzimy, że rycerze z Bytomia przysłali wyjątkowo liczną reprezentację. To już któryś z kolei stający do walki. Możemy ich rozpoznać po tych niebiesko-czarnych jakach na zbrojach. Często widać wśród walczących różne typy opancerzenia. Często jest to trudny wybór pomiędzy tym, co lżejsze, a co lepiej chroni. Czy zaryzykować obite kończyny, biodra, ale odjąć sobie kilogram lub dwa z opancerzenia i zyskać na szybkości. Czy też solidnie okryć się stalą i nie przejmować ciosami przeciwnika, ale szybciej zmęczyć i być nieco wolniejszym. Dana jeszcze pół minuty na rozstrzygnięcie. Panowie z Bytomia dopingują swojego przyjaciela. Proszę. Jeden z rycerzy postanowił sięgnąć po pięści okryte stalowymi rękawicami. Państwa, druga dogrywka. Mamy kolejną dogrywkę. Już wcześniej mieliśmy pojedynek, w którym dwie dogrywki były. Czy tym razem będzie tak samo, czy może jeszcze dłużej potrwa to starcie? Już zmęczenie daje się we znaki. Przerwa. Coś nie tak ze zbroją. Możliwe, że coś się zakleszczyło. Jakąś sprzączkę. Albo wgniecie jakąś folgę, co spowoduje zablokowanie się jakiegoś elementu. Stop, stop, stop! I stop. Pan Piotr z Jelcza, oraz pan Franjo Novosel z Chorwacji. Pan Piotr z Jelcza odziany na zielono już czeka na swojego przeciwnika. Do kolejnego pojedynku przygotowują się pan Mikołaj Bandura i pan Sebastian z Będzina. Możesz sobie pochodzić i patrzeć, bo oglądać. My tu jesteśmy. Pojedynek Chorwacji z Polską trwa, tymczasem damy wezwały przed swoje oblicze pana Piotra z Bytomia, zwanego Jamelem, za wspaniałe rycerskie zachowanie. Obdarzają go różą. Pan Piotr całuje rąbek sukni.
i posilony łaską dam oczekuje kolejnych pojedynków. I koniec czasu. Ciosy padały nieco oszczędniej. 8 do 6. Pojedynek wygrywa pan Michał Racki. O Boże, przepraszam. Pan Piotr Zwielcza. Cóż ja mówię? Pan Piotr Zwielcza. Sebastian z Będzina. Tymczasem do kolejnej walki przygotowują się pan Tymoteusz Opaliński i pan Patryk Kowalewski. Otrzymuję informację, że w kolejnej pary pojedynkowej pan Patryk Kowalewski nie może stanąć do walki ze względu na kontuzję. Pan Patryk Kowalewski nie może stanąć do walki ze względu na kontuzję. Na pewno w tym pojedynku, nie wiem jak dalej. Ciosy padają srogie, pan Mikołaj i pan Sebastian się nie oszczędzają. Niech skorzystają z tego, że odrobina chłodnego powiewie się pojawiła, słońce skryło się za chmurami. Charakterystyczny zgrzyt. Walka! Stop, stop, stop! Po tym srogim ciosie, przy którym złamał się miecz, widać ślad na hełmie. Było warto złamać miecz na głowie przeciwnika. Pan Sebastian z Będzina zwycięża.